Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Lublinie, dołączamy do drugiej partii meczu Marcina Niczkę przeciwko znanemu warszawskiemu snukerzyście Maćkowi Kusakowi. Czwarta kolejka, a właściwie czwarty turniej Top 16 Polskiej Ligi Snukera w tym sezonie. Zbudowana czerwona przez Maćka Kusaka i tutaj od razu szansa na zdobycie paru punktów dla Marcina Niczkę. Parunastu, może i paru dziesięciu, ale musiałby się uporać z kilkoma dużymi problemami Marcin Niczkę, problemami przede wszystkim z dostępnością różowej i czarnej do budowania breaka. No tak, trzeba tutaj powiedzieć, że ten układ wcale nie jest taki prosty. Bile dosyć mocno zblokowane. No i na razie swoje wysiłki koncentruje Marcin Niczkę na wbijaniu bili niebieskiej. Co tu jeszcze do rozegrania? Czerwona na prawo od różowej. Konieczność zagrania z przyrządu. Oj. Trudna różowa do środkowej kieszeni, ale radzi sobie z tym uderzeniem Marcin Niczkę. No na razie dosyć chaotycznie budowane podejście, ale trudno się dziwić, bo po prostu tych problemów wiele, z którymi sobie Marcin musi radzić. No i tu za chwilę kolejne bardzo trudne uderzenie przed Marcinem. Doskonale zagrywa. Oj, nie wiem, czy teraz to nie będzie kluczowe zagranie w breaku. Czerwona z otwarciem czarnej. Jeszcze udało się otworzyć dwie kolejne czerwone i to jest bajecznie dobry układ. No, tym jednym uderzeniem odblokował sobie czarną bilę i tutaj pozostałe czerwone. I teraz tym cudownym pozycjonowaniem na niebieskiej odzyskuje optymalną pozycję do budowania tego breaka. No już mamy 50 punktów w breaku, 53 przewagi Marcina Niczkę. Z każdą bilą ta przewaga rośnie. Rosną też szanse na wygranie partii i prowadzenie 2-0 w meczu do 4 wygranych frame'ów. 59 punktów zostaje na stole, także ta partia już jest na pewno wygrana przez Marcina Niczkę. Teraz można spokojnie powalczyć o breaka 100-punktowego. Dwie czerwone teraz, którymi się Marcin Niczkę zajmie. No świetne to podsunięcie czerwonej pod kieszeń. A ta trzecia czerwona przy lewej bandzie, ona będzie największym problemem, największą przeszkodą na drodze do trzycyfrowego podejścia. I tą ostatnią, najtrudniejszą czerwoną będzie musiał Marcin Niczkę zagrywać z przyrządu i wpada ta czerwona, jest na różowej. Ale zobacz Grzegorz, to już chyba trzecie czy czwarte zagranie z przyrządu w tym breaku i za każdym razem Marcin Niczkę bezbłędny. No, układ nie rozpieszczał, to było bardzo trudne podejście, ale... Brązowa teraz na breaka 100-punktowego, dokładnie 102 punkty. 107 punktów, jeszcze różowa i czarna na breaka w wysokości 120 punktów. No i jest 120 punktów, jest radość, ześciśnięta pięść Marcina i jest też prowadzenie 2-0.